Płace oscylujące często w granicach najniższej krajowej, ludzie z 20-letnim doświadczeniem zarabiający niewiele więcej niż stażyści. To niestety nie jest osamotniona sytuacja. To jest patologia systemu płac w sferze budżetowej. Rolą państwa i samorządu jest należyte wypełnianie obowiązków wobec swoich obywateli. Nie da się jednak realizować usług publicznych poprzez wyzysk ludzi, którzy je świadczą. To karygodne, że niemal wszystkie grupy zawodowe ze strefy budżetowej muszą walczyć o podwyżki, udowadniać, ile jest warta ich praca i nagłaśniać, jak mało za nią zarabiają. Czas skończyć z tym wyzyskiem, bo to jest niegodne, by ludzie dostawali takie pieniądze. Państwo i samorząd w Polsce to w tej chwili jeden z najgorszych pracodawców. Dziś w imieniu wszystkich pracowników i pracownic instytucji publicznych wzywam do wsłuchania się w ich postulaty. Dziś czas podjąć działania, by jutro nie doszło do paraliżu systemu usług publicznych. Jesteśmy na krawędzi, choć na krawędzi są przede wszystkim pracownicy.